Ocena stanu przezimowania plantacji zbóż ozimych to jest podstawowa rzecz, którą powinniśmy zrobić na przedwiośniu. Mariusz Michalski, firma Bayer. Chociaż w kalendarzu zima jeszcze trwa, to przyroda pokazuje, że chyba już się zakończyła. Jestem na plantacji pszenicy ozimej i będę sprawdzał, w jakim stanie są rośliny. Pszenica była zasiana terminowo w drugiej połowie września, dlatego nie jest zaskoczeniem, że mamy trzy rozkrzewienia. Większość plantacji, które oglądam w tym roku, jest w podobnych fazach rozwojowych. System korzeniowy wygląda na zdrowy i mocny. Możemy też się doszukiwać pierwszych korzeni przybyszowych, które zostały wykształcone w ostatnich kilku tygodniach. Oceniając stan zdrowotności liści, możemy bez problemu znaleźć starego mączniaka. Grzybnia jest szara bądź wręcz brązowa, co świadczy o tym, że są to infekcje jesienne. Gdyby był to świeży mączniak, byłby zdecydowanie biały. Bez problemu również znajdziemy na liściach objawy septorii liści, również są to porażenia pochodzące z jesieni. Patrząc z kolei na źdźbło i podstawę źdźbła, no mogę dzisiaj określić, że w tej chwili jest w miarę czysto, nie widać tutaj żadnych objawów porażenia chorobami podstawy źdźbła. Patrząc na objawy mączniaka, stare objawy mączniaka i septorii, myślę, że musimy założyć pierwszy zabieg fungicydowy, który będzie skierowany pod kątem właśnie zwalczania tych chorób. Ja bym rekomendował zabieg na przykład Delaro Forte w dawce 1,2 litra na hektar. Z punktu widzenia zachwaszczenia oceniam stan plantacji jako bardzo dobry. Z pewnością jest to efekt jesiennego zastosowania mieszaniny dwóch herbicydów, Mateno Duo oraz Komplet. Patrząc na wybarwienie roślin, mogę powiedzieć, że stan odżywienia plantacji jest dobry. Większość tych młodych, zielonych liści, ponieważ wegetacja już ruszyła, jest w fajnym, dobrym, zielonym, intensywnym kolorze. Natomiast fioletowe przebarwienie starszych liści może to być efekt zahamowania bądź trudności z pobieraniem fosforu. Tak się wówczas dzieje, kiedy regularnie nocą występują przymrozki. O taką plantację z pewnością należy zadbać, dlatego pamiętajmy o zaplanowaniu pierwszego zabiegu fungicydem, na przykład Delaro Forte. Następnie powinniśmy obserwować plantację pod kątem wylegania i zaplanować technologię skracania, a także zadbać o to, żeby rośliny nie głodowały, ze szczególnym uwzględnieniem kolejnych dawek azotu.